Zajechaliśmy teraz do ruin azteckich, które zostały wybudowane w XI wieku. Aby do nich dojść, należy przejść przez muzeum. Czyli najpierw zaczynamy od azteckich naczyń. Jak się kiedyś tatuaże wykonywało. To jest dziecięcy sandał. Topory bez trzonów. W tym miejscu nigdy nie mieszkali prawdziwi Aztekowie. Nazwa Aztek pojawiła się przez Hiszpanów, którzy określali większość tutaj znalezisk archeologicznych na ruiny azteckie. Co było oczywiście błędem, ale nazwa ta pozostała. Prawdopodobnie ludzie, którzy tutaj mieszkali, byli to Pueblo, którzy przemierzali z Chaco Canyon do Mesa Verde i innych tutaj obiektów. Te wędrówki zaczęły się w 1850 roku, a miasto to zaczęto budować na początku XI wieku. Przed nami znajduje się ogromna kiwa. Kiwa ta służyła do spotkań i wspólnych modłów ludzi, którzy mieszkali w okolicach tych ruin, jak również tych, którzy mieszkali dokładnie w tych ruinach. Wejdźmy do środka. Ta kiwa jest zrekonstruowana. Duże kiwy są podobne w wielu różnych miejscach w ruinach Pueblos. Charakteryzują się tym, że mają ten sam rozmiar, jak również na samym środku znajduje się palenisko. Zdecydowanie te kiwy są kilkakrotnie większe od wcześniejszych, które widzieliśmy. One nie są całkowicie zakopane w ziemi, a jedynie częściowo. Kiwa znajdująca się przed nami służyła mniejszym grupom, jak również społecznościom religijnym do spotkań. I tu znajdował się już dach, czyli ona była prawie całkowicie zakopana w ziemi. W tym miejscu znajdowały się budynki mieszkalne. Na co warto zwrócić uwagę, są drzwi. Indianie Pueblo nie stosowali drzwi, ponieważ narażały to na zawalenie konstrukcji. I do budynków Pueblo wchodziło się przez dach. Takiego typu budowle używali Indianie Chaco, dlatego do końca nie jest wiadome, czy tutaj zamieszkiwali czyści Pueblo. Zaraz zobaczymy, jak Ania wejdzie i stanie koło tego, jaka będzie wysoka. No, to może mieć delikatnie ponad metr. Pomieszczenia te były oczywiście przechodnie. Tutaj znajduje się prawdopodobnie pierwsza kiwa założona od razu po przybyciu ludzi, prawdopodobnie z Chaco Canyon. Tutaj ponoć znajdowało się 300 budynków mieszkalnych. Budynki, których drzwi były w literę T, oznaczały miejsce zamieszkania ważniejszych osób. Początkowo ludzie mieszkali z dala od tego miejsca, a przychodzili tutaj jedynie, aby się spotykać wspólnie na modlitwy i zabawy. Warto zwrócić uwagę na dach tych pomieszczeń i ogromne bele drewna. Mieszkańcy, aby wybudować ten cały kompleks, chodzili nawet do 50 mil z takimi dużymi belami. Kamienie zostały zbierane w okolicy do 3 mil. Archeolodzy do dzisiaj nie wiedzą, dlaczego w tym miejscu powstało miasto. Prawdopodobnie ze względu na bliskość rzeki Rio Grande mogły to być dobre tereny do wymian handlowych. Od około roku 1250 ludzie zaczęli opuszczać te tereny. Spowodowane to było najprawdopodobniej długotrwałą suszą, ale nie ma stuprocentowej pewności. Być może część z mieszkańców postanowiła kontynuować swój wędrówkowy tryb życia. Po opuszczeniu mieszkańców pojawiły się tutaj burze piaskowe, które zasypały całość tych budowli i zostały one odkryte dopiero w XIX wieku. Jesteśmy wciąż w Nowym Meksyku i zajechaliśmy na Beastie Badlands. Do końca nie wiemy, czy idziemy w dobrą stronę. Mamy jedynie ścieżkę z mapsmi. Te tereny bardzo przypominają filmy science fiction. To wszystko rzeczywiście wygląda, jakbyśmy byli na innej planecie. Bardzo ciekawie. O, teraz już tu tego nie widać z tej perspektywy, ale to wyglądało jak jakieś zwierzę. A to zdecydowanie wygląda jak zwierzę. I te skały bardzo przypominają zwierzęta. Z różnej perspektywy, jak się na nie patrzy, to wyglądają one różnie. I z tego względu Indianie nazywali te tereny jako światem zwierząt, bo są tutaj jakby zwierzęta zakute w ścianach. Dziwne pustkowie. Cały ten teren utworzyła rzeka,
ogromna rzeka, która była drogą do morza, chyba do Zatoki Meksykańskiej, ale nie jestem pewny, około 70 milionów lat temu. Ślady ludzi, które tutaj są spotykane, mają nawet 10 tysięcy lat. Zdecydowanie, niektóre skały wyglądają jak zwierzęta. Zajechaliśmy do Chaco Culture National Historical Park. Czakanie, jeśli mogę tak powiedzieć, zamieszkiwali te tereny od roku 1000 do 1250. W porównaniu do Aztec Ruins, materiał, z którego są zbudowane te budynki, jest zupełnie inny. Są to takie dosyć płaskie kamienie. Warto też zwrócić uwagę na równość tych ścian. I jak przed chwilą przeczytaliśmy, te budynki były bardzo dobrze skonstruowane, jak na budowle tamtych czasów. Zbliżamy się teraz do Chetrocatl Great House. Na pierwszy rzut oka można zauważyć podobieństwo do azteckich ruin, czyli te przejścia pomiędzy różnymi pokojami. Nie znajdziemy już tego u innych pueblo. Oni nie mieli okien, nie mieli drzwi, wchodzili do domów od góry. Czego na razie nie zauważyłem, to wejść w kształcie litery T. Może to jest tylko specyficzne dla azteckich ruin. Przede mną znajduje się Great Kiva, czyli Wielka Kiva. I zobaczcie, jest niezwykle podobna do tej, w której byliśmy wcześniej. Jej wielkość tutaj powinna być dokładnie taka sama, jaka była w azteckich ruinach. Zaraz przy dużej kiwie znajdują się budynki mieszkalne, jak i cztery mniejsze kiwy. A ta jest bardzo ciekawa, bo wygląda jak połączenie dwóch i jest w takiej kształcie ósemki. Great House składał się z kilku kondygnacji. Nie wiem dokładnie z ilu, ale na pewno było to kilkupiętrowe. Zbliżamy się do kolejnego Great House. Jest to Pueblo Bonito. Jest to widok na całe Pueblo Bonito. Możemy zauważyć kilka dosłownie kwater mieszkalnych, a to, co się wyróżnia, jest to ogromna ilość kiwas. A po bokach są kwatery mieszkalne, ale nie jest ich dużo. W tym kanionie mieszkało około kilku tysięcy ludzi, a dodatkowe tysiące zjeżdżały się tutaj dla wspólnych ceremonii religijnych. Wchodzimy teraz do centrum Chaco Canyon, czyli do serca Pueblo Bonito. O, przechodzimy teraz przez jedno pomieszczenie. I tak jak z góry pokazywałem, staliśmy gdzieś w tamtym miejscu, chyba tam, i tutaj widzimy sporo kiwas. Wow, aż dwie są duże. Tam jest jedna. Ta się wydaje trochę mniejsza, ale może to być tylko złudzenie, bo ponoć wszystkie duże kiwas były tych samych rozmiarów. Bardzo zaskoczyła mnie wielkość wiosek Indian, jakie można spotkać na tych terenach, ponieważ cały czas sądziłem, że Indianie żyli w mniejszych grupkach. Mijając te wioski, one są oddalone od siebie, nie wiem, o 200 do może 1000 metrów. Budynki w Pueblo Bonito składały się głównie z kiwas, z punktów wymiany towarów. Palono tutaj również zwłoki, załatwiano różne sprawy administracyjne, były zabawy, także budynków mieszkalnych było bardzo, bardzo mało. Żegnamy się z Chaco Canyon, również z całym Nowym Meksykiem i będziemy zmierzać do Arizony. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeśli podobał Wam się, zostawcie łapkę w górę, jak również subskrypcję, bo bardzo mnie to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. Cześć!